Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Dzisiaj monetyzacja, trend numer 3, globalny trend nie do zatrzymania. Było o cyfrozie, czyli nadużywaniu urządzeń elektronicznych, było o rosnącym populizmie, czyli zmianach politycznych polegających na dojściu do władzy ludzi, którzy mówią, że wydrukują i rozdadzą, albo zabiorą bogatym i rozdadzą. Dzisiaj będzie o monetyzacji, o emisji pustych walut, quantitative easing, luzowanie ilościowe, ordynarna emisja pustych kuponów, zwał jak zwał. Chodzi o proces, który ma miejsce przez 10 ostatnich lat. Zrozumienie jego jest absolutnie, absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o udane inwestycje. Można bawić się w biznes, small business, big business, nieruchomości, akcje, natomiast to jest absolutna podstawa. Ostatnio znajoma zapytała mnie: Cezary, czy to prawda, że banki centralne drukują pieniądze? Oczywiście, że drukują. Fed trochę wyhamował ostatnimi czasy, natomiast pewnie wróci za góra 6 miesięcy. Wszyscy drukują. Najważniejszym wykresem na świecie, jaki obecnie jest, to jest wykres wzrostu bilansów banków centralnych. Tutaj go mam pod ręką. To pójdzie teraz wykładniczo. Zresztą to im się prawdopodobnie wyrwało spod kontroli poprzez rezerwę cząstkową, poprzez mnożnik kreacji pieniądza, poprzez fintech, poprzez rozwój fintechu, czyli różnych para instytucji, które. No wiecie, płacenie bransoletką, płacenie zegarkiem, płacenie podeszwą, etc., etc. To im się wyrwało spod kontroli. I to już pójdzie teraz wykładniczo. Oni się nie przyznają, ale oni doskonale wiedzą i czują, że trzeba będzie zrobić coś na blockchainie, w co będzie można z zewnątrz zajrzeć. Kto korzystał z blockchaina wie, kto patrzył korzystał z eksploreru blockchaina wie, jaką to ma przewagę nad tradycyjnymi walutami, nad walutami, które są zamkniętymi bazami Oracle, i tam się może dziać wszystko. Myślę, że te bazy to są najbardziej hakowane bazy na świecie, że one są hakowane od wewnątrz, od zewnątrz, jak chcecie. Jak są udanie zhakowane, to oczywiście nic na ten temat nie ma, jest to bardzo mocno utajniane. Natomiast to, że te bazy są hakowane, jest pewne i oczywiste. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach.